Scenariusze oszustw na policjanta, na wnuczka, na wypadek są zawsze takie same. Najpierw pojawia się informacja o zagrożeniu. Potem przyszła ofiara dowiaduje się, jak może zapobiec czyhającemu nieszczęściu i jego poważnym konsekwencjom. Lawina emocji, która w takiej sytuacji pojawia się w głowie potencjalnej ofiary, istotnie ogranicza lub zupełnie wyłącza zdolność krytycznego myślenia. Zaledwie kilka dni temu 79-letnia Suwałczanka straciła 30 tysięcy złotych, ponieważ w stresie uwierzyła, że kserokopia jej dowodu osobistego wystarczy do podjęcia z banku zgromadzonych przez nią oszczędności. W środę suwalska policja otrzymała zgłoszenie od osoby, która straciła 22 tysiące złotych. Ofiara uwierzyła w rzekomy wypadek i konieczność dania łapówki. Takie przypadki zdarzają się w całym Podlaskiem niemal codziennie, mówi Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji i dodaje, że osoby padające ofiarą oszustów wykonują działania, których bez stresu i presji czasu nigdy by nie podjęły. Przytacza przykłady zupełnie nieracjonalnych działań. Senior wyrzucający przez okno zawinięte w torebkę pieniądze, pozostawienie zawiniątka z oszczędnościami na parapecie czy zawieszenie reklamówki z gotówką na ogrodzeniu. I choć policja oraz media nieustannie ostrzegają, to ich działania nie przynoszą dostatecznego efektu. Wykorzystywany przez oszustów mechanizm działa nie tylko na seniorów, ale to oni są atakowani najczęściej. Jest kilka przyczyn. No, jeżeli mówimy o seniorach, to zależy jaki wiek bierzemy pod uwagę. I nie chciałbym tego też widzieć i jakoś tak kategoryzować w jakimś takim prostym przełożeniu, że to są jakieś zaburzenia sprawności intelektualnej i tak dalej. Być może jest pewna inercja emocjonalna i być może jest tak, że seniorzy łatwiej ulegają właśnie tym mechanizmom manipulacji. Osoby starsze z uwagi na głęboką empatię łatwiej jest skłonić do udzielenia pomocy rzekomo bliskiej osobie, córce, synowi, wnukowi. Z uwagi na wysiłek włożony w gromadzenie oszczędności chcą je ochronić, bo to ich bufor bezpieczeństwa. Pieniądze na czarną godzinę. Nie dopuszczają do siebie myśli, że opowieść, którą słyszą w słuchawce, jest fikcją. A z tego co wiem, fachowcy, którzy się tym zajmują, że dobra manipulacja to jest manipulacja na wysokich emocjach i w bardzo krótkim czasie, czyli masz bardzo dużą stawkę i bardzo mało czasu na decyzję. I jakkolwiek by nie rozpatrywać tych wszystkich mechanizmów i tych sposobów oszukania seniorów, to zawsze jest tak, że coś się nagłego wydarzyło i trzeba to zrobić natychmiast, bo jeżeli nie, no to coś się stanie jeszcze znacznie gorszego. I biorąc pod uwagę no też stosunek emocjonalny, bo bardzo często takie, że się właśnie te metody na wnuczka, na policjanta, na kogokolwiek właśnie się odbijają w ten sposób, że mamy mało czasu i musimy bardzo szybko działać. I ta inercja emocjonalna i afektywna, ta bezwładność powoduje to, że są bardziej podatni. Poza tym wydaje mi się, że dość istotnym mechanizmem jest też to, że jest chyba pewne przewartościowanie, jeżeli chodzi o zasady etyczne, moralne. Po prostu być może te zasady wpojone naszym seniorom nie są takie, że można bazować na tragedii, na wypadkach, na mówieniu o śmierci, na mówieniu o takim dużym nieszczęściu. Być może ci ludzie nie biorą tego pod uwagę, że tak jest. Wciąż nie znaleziono metody pozwalającej na choćby ograniczenie skuteczności przestępców, ale można seniorów uczyć asertywności. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o jakąkolwiek profilaktykę, to powtarzalność, jakieś takie indywidualne sposoby ostrzegania, czyli hasło, może nie zawsze hasło się sprawdza, dlatego że to są wysokie emocje, ale nawet jakieś próby, jakieś inscenizacje tego typu, gdzie można przeprowadzić taką próbę kontrolowaną właśnie przez kogoś z rodziny, żeby przestrzegać seniorów. Natomiast czy jest jakaś prosta metoda? Myślę, że to jest pewien proces mentalnego przestawienia się tych ludzi.